Cześć wszystkim. W pierwszym kwartale tego roku dostaliśmy dwie bardzo mocne zapowiedzi od polskich firm game devowych. Już na początku stycznia pojawił się dobrze przyjęty trailer Forever Skies, a sama produkcja znajduje się już na 115 miejscu wishlist oraz zebrała pokaźną 17-tysięczną grupę na Steamie. Prawdziwą bombę pokazał natomiast CD Projekt Red, informując, że pracują nad kolejną grą ze świata Wiedźmina, lecz porzucając swój autorski Red Engine na rzecz Unreala. Wydaje się, że to nie koniec i polska branża growa ma jeszcze wiele do pokazania w tym roku, dlatego postanowiłem przygotować zestawienie, powiedzmy, 9 produkcji, które mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy w tym roku, zostaną zaprezentowane do końca 2022. Wystarczy spojrzeć na nazwiska stojące za tą produkcją, żeby spodziewać się gry nieprzeciętnej. Doświadczenie w game devie Marty Fijak, Artura Ganszyńca czy Dawida Jaffe w połączeniu z olbrzymimi umiejętnościami animacyjno-graficznymi ludzi z Platish Image powinno dać nam mieszankę, z której powstanie bardzo ciekawa produkcja. A co wiemy o Ruki? Gra z segmentu AA, gangsterski RPG osadzony w czasach współczesnych. Ciekawe nowatorskie mechaniki i intrygująca, realistyczno stylizowana grafika. Z dużym naciskiem na story, dylematy moralne, taka aura tajemniczości trochę. I liczę, że to będzie coś świeżego. Współpraca 11bitu i twórców dobrze ocenianego 7 The Days Long Gone, czyli Fool's Theory, przy projekcie Vitriol została zapowiedziana już w 2019 roku, więc niedługo miną minimum 3 lata, odkąd ta gra powstaje, a nadal nie mamy żadnych informacji, co twórcy dla nas smażą. W związku z tym mam pewne podejrzenia, że w czasie trwania tej współpracy wizja na ten projekt została wywrócona do góry nogami. Wiemy, że na początku miało to być bazujące na nowym IP, RPG dla dojrzałego odbiorcy, a 11bit miał zamiar wydać nie więcej niż 1 000 000 euro na tę produkcję. Obecnie wiemy, że ta kwota będzie znacznie większa, a przejęcie znaczącego pakietu, 40% udziału w firmie i kilka wypowiedzi na temat RPG Frostpunka dają do myślenia, czy to właśnie nie taką drogę przebył Vitriol i już za kilka miesięcy, najpóźniej na konferencji inwestorskiej w czerwcu, nie zobaczymy kolejnej gry w świecie właśnie Frostpunka. Co wiemy na pewno? Będzie to full 3D RPG na silniku Unreal Engine, chyba 4. I to chyba tylko tyle, co wiemy na pewno. Ja bardzo czekam na tego typu grę w świecie Frostpunka, bo można tam wpakować morze mechanik nowatorskich. Zawsze marzyłem o grze, w której jako scout na przykład chodzimy po Frostlandzie, musimy się czasem, nie wiem, zakopać w zaspie, żeby przeczekać zamieć i mróz, chodzimy między miastami i pomagamy im rozwiązać problem, trochę coś w stylu zadań dla obozów, jak to było w gotikach wszystkich w sumie. No cudo by to było. Po 2 udanych projektach ze świata mroku, czyli gier z cyklu Vampir Maskarada, zacieśniła się współpraca firmy ze szwedzkim wydawcą, a jednocześnie właścicielem marki Vampir, czyli firmą Paradox Interactive. Dzieckiem powstałym z tej relacji ma być właśnie projekt Cardinal, najbardziej rozbudowana jak dotąd gra od tego krakowskiego studia. A co wiemy o Cardinal? Ma być to połączenie akcji oraz fabuły, a jako że Cardinal to tytuł przyznawany niektórym wampirom należącym do organizacji Sabatu, występującej we wspomnianym wcześniej świecie mroku, to raczej ciężko nie dopatrywać się kolejnej produkcji ze świata Vampir Maskarada. Premiera pewnie między 2023 a 2024. Gdy pierwszy raz usłyszałem o Cyber Slashu, myślałem, że będzie to kontynuacja świetnego Ghost Runnera, ale okazuje się, że nie. One More Level tworzy jednocześnie i Ghost Runnera 2 i Cyber Slasha. Niestety nie wiemy o produkcji nic poza tą kodową nazwą, która brzmi jak nazwa kodowa Ghost Runnera, który nią nie jest, także no mocno tajemnicze, intrygujące to jest. Dlatego czekam jeszcze bardziej na jakąkolwiek zapowiedź. Pierwsze informacje odnośnie premiery mówiły o drugim kwartale 2023, ale niestety nie wiem, czy to jest nadal aktualne, czy może coś się pozmieniało. Ciężko powiedzieć, który z projektów tworzonych obecnie przez People Can Fly zostanie zapowiedziany jako pierwszy. Mnie osobiście najbardziej ciekawi Bifrost, jako że będzie on wydawany własnymi siłami przez studio, ale równie Gemini, tworzone we współpracy ze Square Enix, jak i Daggers Take Two, są potencjalnymi hitami. Wiemy jedno, People Can Fly robi jedne z największych gier na polskim rynku, ustępując skalą produkcji praktycznie tylko CDPowi i Techlandowi, a wymienione produkcje powinny pojawiać się w krótkich odstępach czasu od 2024 zaczynając. Pierwsza gra tego warszawskiego studia okazała się wybitnym longsellerem.
Szczególnie tryb co-op sprawił, że sprzedano ładne kilka milionów sztuk Green Hella, dlatego też kolejna produkcja, czyli projekt Chimera, a od niedawna oficjalnie po prostu gra o nazwie Chimera, musiała znaleźć się w tym zestawieniu. O grze wiemy dość dużo. Sceneria science fiction, otwarty świat, co-op, FPP, atrakcyjna fabuła i elementy survivalu, na przykład walka. Wszystko to na silniku Unreal Engine 5, który daje olbrzymie możliwości, które CryptiJar powinno dobrze wykorzystać. Zapowiedź w drugiej połowie tego roku, a premiera gdzieś między 2023 a 2024, prawdopodobnie w formule Early Access. Tak naprawdę nie wiemy, czy Bloober Team robi grę bazującą na IP Silent Hilla, ale przesłanek jest tyle, że brak tej gry w wykonaniu krakowskiego studia byłby niezłym smuteczkiem. Już The Medium miało ten vibe Silent Hilla, a biorąc pod uwagę, że w grach od Bloober 3.0 ma zostać wprowadzone trochę więcej akcji, jakaś ciekawa mechanika oraz może przede wszystkim walka, to mogłyby wyjść naprawdę ciekawe ciche wzgórza. Po więcej przesłanek odnośnie tego, że to właśnie to IP od Konami zostanie użyte, zapraszam do artykułu dedykowanego temu tematowi na portalu polskigamedev.pl oraz do wywiadu z prezesem Bloobera zarówno na kanale portalu polskigamedev, jak i na kanale Walory Kamy. Podlinkuję wszystko w opisie, żebyście mieli możliwość zapoznania się z całością. Jeden z tytułów, nad którym pracujemy, no to jest współpraca z Konami, czyli współpraca z znanym japońskim producentem. No i to nie jest nasz IP, to jest IP, które należy do nich, w związku z tym tutaj pokażemy siebie w trochę inny sposób. I mogę podpowiedzieć, żeby tak nie trzymać w niepewności, że nie jest to Pro Evolution Soccer. A myślisz, jaka to perspektywa tej zapowiedzi? To może być każdy tydzień, wiesz, ja już myślałem, że w zeszłym roku będziemy mówili na ten temat, że będziemy pokazywali. Co by nie mówić, to projekt ten może wprowadzić krakowskie studio do wyższej ligi światowego game devu i na to liczę. Mam nadzieję, że zapowiedź będzie już niedługo, a czas do premiery też nie powinien być tak odległy. Równie dobrze obie te gry mogą być zapowiedziane do końca roku, ale jedna powinna ujrzeć światło dzienne w przeciągu dwóch najbliższych miesięcy. Szczerze liczę, że będzie to P8, bo gra była zapowiadana już w 2017 roku, a pierwotna premiera była planowana na rok 2019. O grach wiemy sporo, przynajmniej subiektywnie sporo, ale jako że nagrałem o tym oddzielny materiał, to już nie będę się tutaj rozwodził. Macie go gdzieś tutaj na karcie oraz podlinkuję w opisie. Wydaje się, że wszyscy zdążyli zapomnieć, że Techland to nie tylko wrocławskie studio, w którym powstały gry z serii Dying Light, które w sumie sprzedały się w kilkudziesięciu milionach egzemplarzy. O 25 wiemy na pewno, ale raczej jest to już bliżej 30. Ale też Techland ma ekipę w Warszawie, która równolegle tworzy swoją grę w tym najwyższym segmencie, czyli AAA. O grze pierwszy raz usłyszeliśmy w 2016 roku, gdy to prezes wspominał, że będzie to tytuł z otwartym światem, z elementami RPG, osadzony w klimatach fantasy. Powiem szczerze, że jeśli nic złego po drodze się nie wydarzyło, to gra powinna już powoli być na ukończeniu, a więc i pierwsze informacje mogłyby zacząć się pojawiać w mediach. Jak myślicie, czy po sukcesie Dying Light 2 i możliwie, że rychłej premierze jakiegoś ciekawego RPGa w świecie fantasy, Techland mógłby zagrozić CDPowi na najwyższym stopniu podium polskiego game devu, jako w sumie największa firma z najlepszą sprzedażą? Dajcie znać w komentarzach. Ja liczę na to, że któraś z tych firm zacznie robić grę na podstawie malowanego człowieka, który właśnie zaczyna być realizowany w postaci serialu. Ale by to była dobra gra. W sumie idealnie by się sprawdziła. Zarówno pod umiejętności CDP-u, jak i pod umiejętności Techlandu. No ale nic, dajcie znać, czy wy macie jakieś typy odnośnie ciekawych zapowiedzi, jakie możemy otrzymać w tym roku. Może coś pominąłem, może wychwyciliście jakiś błąd. A może coś innego wam na sercu leży. A ja już się będę z wami żegnał. Nie wiem czemu mruga mi tak strasznie światło, mam nadzieję, że to nie będzie strasznie denerwujące. No ale nieważne. Ja już się z wami żegnam. Trzymajcie się, pa i do zobaczenia.